Co mówisz do Izabeli, która pomaga ci w remoncie, a akurat trzyma młotek? Walizka. Walizka pełna narzędzi. Operator wymyślił taki suchar, nie mógł się zmarnować. Jedziemy z zawartością. Marka Feedback jest ze mną od ponad 10 lat. Wcześniej byliśmy jej importerem. Aktualnie jest nowy importer, firma Poręba. A tutaj w ramach rozpoczęcia współpracy z nimi właśnie przyjechała taka waliza. Ostatnio podobała wam się walizka z shortów, które kręcimy czasem w centrum rowerowym. I tam była taka walizeczka za 200 czy 300 zł. Tutaj mamy taką walizeczkę za bez mała 2000, dokładnie 1889 zł na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że inflacja trochę wyhamuje i to już nam nie będzie zastraszająco drożało. Jak widzicie, ten pokrowiec jest jednocześnie już narzędziem w pewnym sensie, bo jest wodoodporna, czyli jak sobie te narzędzia w niej będziecie przechowywać, nie powinny dostawać nadmiernej wilgoci, co zabezpieczać je będzie w przyszłości przed rdzewieniem. Kolejną funkcjonalnością tej walizki jest bycie organizerem. Normalnie ona oczywiście wisi narzędziami do stojaka, ale ja ją powieszę narzędziami do was, tak żebyście coś widzieli. Tu wyciągamy taki magiczny patyczkowy kształcik, który będzie nam rozpierał tą walizkę w pozycji wiszącej, takiej otwartej, żeby nam się nie składała. Także to sobie tutaj ląduje na miejscu. Wieszałem walizkę na Feedbacku HD, czyli na najnowszym wielkim, potężnym stojaku do elektryków, ale tu kolumna jest wzmocniona i na tym bydlaku te taśmy się nie zapną, także albo trzeba je sobie samą wymienić, albo jak znam Feedbacka, to zrobią dosyć szybko upgrade tej walizki i będzie to można kupić na pewno z większymi taśmami, także użyjemy tutaj starego Elite'a. Jedziemy z walizką. Na początek to puste miejsce, to jest miejsce na dodatkowe narzędzia. Tutaj można sobie wrzucić w zależności od tego, czego używacie na co dzień, jakiś zestaw kluczy, secik albo takich elek, albo secik takich teowych kluczyków, albo secik torksów. Oczywiście najlepiej Feedbacka, żeby to stanowiło jakiś komplet. W zasadzie już w tym momencie, oglądając tą walizkę, dochodzę do jednego dość smutnego wniosku, że amerykańska cena przeniesiona na polskie realia powoduje, że za tą kasę ta walizka jest generalnie dość drogim setem. I tak w myślach się zastanawiałem, jak obronić jej wartość. I wychodzi mi, że po pierwsze jest to produkt dla profesjonalistów, dla mechaników grup zawodowych, dla mechaników jakichś teamów amatorskich, gdzie używane są najwyższej klasy narzędzia i gdzie taka walizka pasująca do zestawu zaoszczędza czas pracy, gdzie ten czas jest bezcenny. Bo do domowego majsterkowania to wydaje mi się, że jednak taka siermiężna, zwykła walizeczka Pro, czy Bikehanda, czy jakaś inna będzie lepsza. Wracając do zawartości tej walizki. Ja sobie jednak ten stojak zapnę, zanim on mi się po raz trzeci obsunie. Na początek klucze torksowe, które są potrzebne, i klucze ampulowe, które są potrzebne najbardziej. Mamy to tutaj w zestawie takim Y-owym, dość wygodne do pracy, ale nie wszędzie podejdą, także uzupełnieniem tej walizki na pewno będzie idealnym jakiś multitool. Te Y-ki, no to standardowo 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 3 torksy. Kolejne narzędzia, które są bardzo potrzebne, i tutaj ta walizka ma w stosunku do starszych wersji zmienione te narzędzia, to znaczy doszły rozpinacz łańcucha Feedbacka. Co prawda jest on identyczny z rozpinaczem łańcucha, prawie identyczny z rozpinaczem łańcucha każdej innej marki. No i tu jest ten moment, kiedy można kupić sobie parę groszy tańsze to narzędzie. Tym niemniej i są tutaj w zestawie kombinerki do łańcucha, one są turbo potrzebne. Jest skuwaczo-rozkuwacz, co fajne, z zapasowym pinem. Idealnie by było, gdyby odkręcała się rękojeść i ten pin chował się tutaj do środka, ale
nie wygląda na to, żeby to się dało zrobić, tak, bo rękojeść ma gwintnie w tym elemencie i się tego tu nie schowa. Także zapasowy pin warto sobie gdzieś schować, tak żebyście, jak się ten stary zniszczy, złamie albo zegnie, to wiedzieli, gdzie go szukać. Kombinerki sobie na razie odłożę, żeby tu się łatwiej grzebało. Kolejna bardzo potrzebna rzecz, łyżki do opon. Tutaj bardzo fajne łyżki metalowo-plastikowe, czyli metalowe wzmocnienie, ale plastikowe końcówki do pracy, także łyżki wytrzymałe, a jednocześnie nie uszkadzające nam obręczy na przykład karbonowych. Kolejne narzędzie, moim zdaniem nie za bardzo potrzebne, to jest kluczyk z końcówką do zaworów samochodowych. Może w MTB ktoś jeszcze takich używa, ale wątpię. Ta końcówka już dużo lepsza, bo odkręcająca nam zawory presty, no to się akurat przyda do tublesów i tak dalej. Lecąc dalej, już może po kolei te narzędzia, nie w skali jakiejś ważności. Prostowacz do tarcz hamulcowych. Dłuższe ramię, krótsze ramię. To krótsze jest bardzo kąśliwe, więc używajcie go ostrożnie. No to przy dzisiejszych rowerach narzędzie niezbędne, bo tarcze są krzywe na okrągło. Większość krzywi się od samego patrzenia. Klucz do pedałów i tutaj dwie fajne końcówki, także dobre podejście. Klucz jest wąski, jeżeli chodzi o samo podejście, a jednocześnie widać, że bardzo wytrzymały, z dobrej stali. Oczkowa 15 na końcu. Następne narzędzie, obcinarka do linek. Tutaj dodatkowe punkty za zagniatarkę końcówek, bo raz, że mamy tu możliwość obcinania linek, a dwa, że mamy możliwość zgniecenia końcówki na lince, co nie zawsze jest w obcinarkach dostępne. Dzisiaj coraz mniej linek w rowerach, tym niemniej jednak obcinarka się zazwyczaj do czegoś tam przydaje, czy to do hamulców, czy to do przerzutek. Kolejny klucz dwufunkcyjny, czyli zarówno suporty i zewnętrzne nakrętki tarcz hamulcowych, jak i wewnętrzne nakrętki tarcz hamulcowych, dobrze myślę? Źle myślę, to będzie za małe chyba. Dobrze myślałem. Wewnętrzne, zewnętrzne, no i oczywiście suporty Shimano też to ogarnie. Z tym, że też nie wszystkie suporty tym dokręcicie. Takich końcówek w tej chwili używa się z 10 różnych w serwisie rowerowym, więc zapomnijcie, że tym jednym kluczem obsłużycie wszystko. W końcówce śrubokręta dokręcacz, odkręcacz plastikowych, nakrętek od Holotecha i płaski mały śrubokręt, płaski duży śrubokręt, śrubokręt krzyżakowy duży. Zakładam, że on jest na tyle średni w zasadzie, że dokręci nam też śruby regulacyjne przerzutek. Szpikulec to dosyć fajne, że jest dołączony do zestawu. Prosty szpikulec zagięty, zawsze jakiś o-ring czy zegar można podważyć. Dwa duże ampule do pedałów, szóstka i ósemka, także wszystkie pedały, które są na ampul, da się tym odkręcić. Potem jeszcze takie kombinerko łańcuchowe, kluczydło, które się w jakiś sprytny sposób otwiera, o taki, do odkręcania kasety. Tym trzymamy za zębatki, tym drugim kluczem odkręcamy nakrętkę kasety. I ostatnie narzędzie w tej walizce to jest kluczyk do szprych. Taki mały, uniwersalny, 3 czy 4, raz, dwa, trzy końcówkowy kluczyk do szprych. Podsumowując, 20 narzędzi plus walizka. Jak odejmiemy za walizkę ze 170 zł czy 190, żeby się łatwo liczyło, to zostaje nam 1700 za 20 narzędzi. Jak łatwo policzyć, to jest 85 zł za narzędzie. Moim zdaniem nie jest to mało, bo większość z tych narzędzi, takich jak porządny śrubokręt czy porządny ampul taki czy taki, kupimy za połowę, dwie trzecie tej ceny, więc tu można szukać oszczędności. Myślę, że spokojnie tej klasy narzędzia, kupując pojedyncze, luzem i tak dalej, skompletujemy pewnie za 1200-1300 zł dzisiaj. No bo porównywanie tych narzędzi z walizeczką za 200 czy 300 zł nie ma sensu. Te narzędzia popracują lata, tamte w
grupie zawodowej rozsypią się po kilku godzinach albo kilku dniach. Ale co do zasady nie jest to na pewno tanio. To jest walizka dla konkretnych gości. Dobra na drogi prezent dla kogoś na 40 urodziny, żeby sobie miał narzędzia do końca życia i pewnie przekazał dzieciakowi. Dobra dla teamów sportowych, dobra dla mechaników zawodowych. Dobra dla ludzi, którzy mają kasę, mogą sobie na taki wydatek pozwolić. Ogólnie daje okejkę, ale cena na warszawskie realia bardzo słona. Tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o takim zestawie narzędzi i do zobaczenia w kolejnych filmach o produktach Feedback, bo stojaki mają najlepsze na świecie.